Kapitan Korony Kielce w drugiej części spotkania. Powiedz, jak z Twojej perspektywy wyglądał ten mecz? No, na pewno bardzo, bardzo nerwowo. Dużo fauli, nerwowa gra. No, tak się złożyło, że drużyna przeciwna strzeliła na bramkę. Szkoda, że tak się to zakończyło, no bo wiadomo, najlepiej to udowodnić tylko i wyłącznie na boisku, wygrywając mecz. Nam się to nie udało, ale wiadomo, to jest pierwszy sparring. No ale trener nam tutaj powiedział, że już właśnie wszystko będzie pod kątem pierwszego meczu i są jakieś oczekiwania, tak? No to też te sparingi wypadałoby wygrywać. Na pewno gdzieś tam popełniliśmy parę błędów, to jest nieuniknione. Mieliśmy też swoje sytuacje. Na pewno jakieś tam podania niedokładne były, no ale wierzę, że to się zmieni. Kuba Mrozik, 45 minut w tym spotkaniu, w Twoim wykonaniu. Myślę, że chyba można być zadowolonym z takiego meczu, w Twoim wykonaniu właśnie. Nie wiem, to ocenia trener na pewno. Ze swojej strony czułem się dobrze. Szkoda tego strzału w słupek. Niestety straciliśmy bramkę. W drugiej połowie nie wytrzymaliśmy krycia indywidualnego. No i tak to się skończyło, że przegraliśmy ten mecz. Powiedz mi, jak ty się czujesz? Jesteś już troszeczkę z piłkarzami. Ten przeskok z ligi niżej do ekstraklasy jest zauważalny dla ciebie? Nawet można powiedzieć, że tak. No, bardziej jest tutaj techniczna piłka. W Krakowie też się z tym spotkałem. Ale to trzeba podejść do tego z spokojną głową i dorównywać jakby starszym, lepszym chłopakom. Czujesz w sobie na tyle sił, że możesz powalczyć o ten pierwszy plac? Bo chyba o to chodzi. No o to chodzi, żeby powalczyć. No, czuję siły.